Siemanko, cześć, witam. Lecimy z następnym odcinkiem 10 na 10 Hunta. Tym razem kiderki odpalamy. No i mamy tego luta 10 na 10. Zobaczymy, jak to będzie. Mniej więcej będzie można sobie chyba porównać z takimi DL-ami, ale no tak sądzę. No. Zobaczymy. Forbidden Lancy, wiadomo. W opisie filmu macie filmik na temat tego eksplowiska, jak coś. Widzimy się, jak wydropie jakiś item ciekawy, nie? Pewnie jakąś meduskę albo coś takiego. No i pierwszy item, Karmor. Spoko. Karmory też by to pokazywać w sumie. Żeby dosyć często ich nie było, bo kapa mi nie starczy. O! Royal Helmet. Kurde, jest. Pierwszy itemek. Taki lepszy. Boka, Armor i Warrior Helmet. No i powoli mamy problem z kapem. Następny K-Armor i na niego już nie mamy kapa, ale zaraz jakoś to ogarnę. Następny K-Armor. No, Warrior Helmet. Boko. O, bożki. Proszę bardzo, da radę jednak coś wydropić lepszego, jak RH. O, następne RH. Nice. Następne bochy. Najsik. Warrior Helmet, już myślałem, że RH trzecie, ale... Bo widziałem pierwszy helmet, nie? Ale potem Warrior i tak, mech. Magic level 28, proszę bardzo, też na pewno to wstawię. Na pewno. Warrior Helmet next. Trzeci? Czwarty. Czwarty. Night Armor już dawno nie było w ogóle. No i jeszcze K-Armor, pewnie na koniec. No i tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Luta, widzicie, tak posypało nawet ładnie. Ogólnie hydry polecam jak najbardziej. Jeżeli tam traficie luta 10 na 10, to warto się wybrać. Exp bez premium staminy około 430k na godzinę i ze staminą, bo tam mi się akurat skończyła w trakcie. Z premium staminką miałem około 590 do 650, właśnie tak to się wahało. Pewnie pomiędzy tą drogą tutaj, jak przechodziłem tutaj z góry, żeby z powrotem w kółko tak iść, akurat latałem. Więc no, tak to wygląda. Co tu więcej powiedzieć? Aha, taska nie miałem, bo taska, na taska to wszystkie akurat miałem już zajęte sloty, także nie miałem jak wziąć. Gdyby to kogoś interesowało. Teraz widzicie podsumowanie. Ile tam tego hajsu wyszło, żeby tam porównać sobie z innymi odcinkami, na które zapraszam jak najbardziej. No i co? To by było na tyle. Łapka w górę mile widziana, subskrypcja, jakiś komentarz ciekawy może być. No i tyle. Elo, trzymajcie się. Jeszcze jedno, bo właśnie zapomniałem, że konkurs był na Demontasku. W ogóle powinno być wcześniej, wyniki powinny być, ale... Zrobimy to teraz, więc tam by słowo klucz było 4000. Więc lecimy, zobaczymy, kto wygrał. 4000 plus demonów, coraz bliżej końca, a tylko jeden demon Rage Sword. No to jest akurat prawda. Tych demon Rage Swordów jest słabo, nie wspominając o tym, że już jesteśmy na 4000 ponad. Mamy te 4300, tak już jednego hunta robiłem. A cały czas 4 MPA, a te 4 MPA wypadły chyba w pierwszych 2000, nie? Tak 2000 ponad bez MPA. Dobra, także sam Simus odezwę się do ciebie. Na pewno wygrałeś 50 tibia coinów, gratulacje i teraz już znikam. Cześć.